Uniwersytet Jagielloński ma nową strategię. Jesteśmy jednym z 10 beneficjentów programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Tę strategię wieloaspektową chcemy realizować, stosując wymyśloną przez nas zasadę 4I. Mianowicie w każdym podejmowanym działaniu chcemy, aby przejawiały się aspekty internacjonalizacji, interdyscyplinarności, innowacyjności i integralności. Mając do dyspozycji przez kolejnych 6 lat znaczne dodatkowe środki, chcemy motywować Uniwersytet do zmian, które będą wynikiem konsultacji z całą społecznością akademicką, tak aby Uniwersytet spójnie realizował na najwyższym poziomie wszystkie 3 elementy swojej misji: dydaktykę i wychowanie, badania naukowe i wdrażanie ich rezultatów oraz kompleksową współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Strategię realizujemy w strukturze 7 szerokich, interdyscyplinarnych, priorytetowych obszarów badawczych, które z jednej strony mają szeroką autonomię decyzyjną, a z drugiej są w stałym kontakcie, tak aby spójnie realizować założone dla całego Uniwersytetu cele strategiczne. Te wszystkie aktywności wraz z inicjatywami podejmowanymi w ramach partnerstw międzynarodowych są dla nas drogą ku Uniwersytetowi przyszłości. Innowacja ma 2 znaczenia. Jedno znaczenie jest takie dość dosłowne i w zasadzie wszystkie badania naukowe orbitują wokół słowa innowacja, bo muszą być odkrywcze, nowe i dotyczyć nowych zagadnień. Natomiast odbiór społeczny moim zdaniem jest to istotny i ten dotyczy nowych materiałów, nowych technologii, nowych metod, na przykład diagnostycznych. I ten projekt właśnie będzie zajmował się tą drugą częścią, czyli będzie rzeczywiście starał się zwiększyć poziom innowacyjności w naszej pracy naukowej, w tym rozumieniu społecznym, czyli być może również będziemy się starali również zwiększyć poziom zastosowań. Społeczeństwo XXI wieku to społeczeństwo dynamicznego rozwoju nowych technologii. To również wielki problem socjologiczny, psychologiczny i prawny, jak zarządzać nowymi technologiami, aby człowiek nie zagubił się w tym cyfrowym świecie. Innowacyjne badania naukowe, które prowadzimy na Uniwersytecie, mogą przyczynić się do tego, że społeczeństwo XXI wieku oswoi się z nowymi technologiami, a przez to lepiej zadomowi się w tym świecie, w którym żyjemy. Realizacja projektu nie może obejść się bez współpracy z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi. Chodzi o to, by tworzyć pewną platformę, która nie ograniczy się do badań naukowych, ale będzie związana z implementacją tych badań naukowych w życiu kulturowym, gospodarczym, społecznym. Realizacja modułu i te 4i, które są przypisane do wszystkich POB-ów, na pewno przyczyni się do zyskania przez polskich naukowców pewności w badaniach międzynarodowych i do wzmocnienia ich ogólnego potencjału. W tym momencie współpraca jest wszystkim w nauce. Nie ma nauki na poziomie pojedynczego instytutu, nie ma nauki na poziomie pojedynczego naukowca. Wszystko tworzy się w dużych zespołach międzynarodowych, także to jest jakby istota nauki. W ramach programu Uczelnia Badawcza planujemy wzmocnić strategiczne partnerstwa z wiodącymi zagranicznymi instytucjami naukowymi, które pozwolą na wykreowanie przestrzeni podejmowania wspólnych działań we wszystkich wymiarach misji Uniwersytetu. W szczególności chodzi o sieć UNA Europa oraz The Guild of Research Intensive Universities. Intensywna współpraca międzynarodowa pozwala przeszczepić najlepsze standardy prowadzenia badań z wiodących ośrodków światowych. Zatem pozwala znacznie bardziej efektywnie wykorzystywać potencjał Uniwersytetu i szybciej osiągać postęp. Najciekawsze odkrycia naukowe dokonują się na styku dziedzin. Na styku dziedzin pojawiają się nieoczekiwane skojarzenia. Nauka jest interdyscyplinarna i powinna polegać na rozwijaniu, na budowaniu zespołów interdyscyplinarnych, w których są badacze z takich dyscyplin, które są konieczne do odpowiadania na jakieś pytania. Wszyscy odpowiadają na to samo pytanie, a każdy patrzy na to z innej strony. Na tym polega siła działań interdyscyplinarnych. I rozwój nauki potrzebuje platform do interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów badawczych. W ramach uczelni badawczej powstała inicjatywa utworzenia szeregu interdyscyplinarnych wirtualnych platform badawczych.
takie wirtualne platformy badawcze, interdyscyplinarne, powinny zostać umiędzynarodowione, powinny być wspierane przez różne działania pozaobszarowe, które są przewidziane w ramach uczelni badawczej. Docelowo z najlepszych takich interdyscyplinarnych, wirtualnych platform badawczych powinny rozwinąć się centra doskonałości naukowej. Na świecie badania naukowe najwyższej próby prowadzone są w centrach badawczych, niejednokrotnie interdyscyplinarnych centrach badawczych. Zakładam, że ta inicjatywa Uczelnia Badawcza poprowadzi Uniwersytet Jagielloński w tym kierunku, żeby badania naukowe najwyższej próby toczyły się w centrach doskonałości naukowej. Znaczenie ma to, żeby one były interdyscyplinarne i zaśrodkowane na odpowiedzi na bardzo istotne, fundamentalne pytania, a gromadziły zespoły z Uniwersytetu Jagiellońskiego i spoza Uniwersytetu, żeby budować doskonałość naukową.